Gdzieś bardzo, bardzo daleko, wysoko nad chmurami, leciał sobie pewien list. Leciał i leciał w stronę niezwykłego domu, w którym czekał na niego ktoś naprawdę wyjątkowy. Kto to taki? Zaraz wam pokażę. A, trzeba troszkę tutaj palić. No, zastało się to wszystko. No. A, trzeba to będzie uruchomić. O, co? Kto to? A? O, ach. O, o, dziękuję. A, w końcu przyszedł ten list. A, tak, no. Zaraz go obejrzymy. Julko, Wiktorku, witam was w moim warsztacie. O, jesteście tam? Patrzcie uważnie, bo ja was bardzo dobrze widzę. A spójrzcie tutaj, to są moje sanie, już są prawie gotowe do wylotu. A to mój latający zwiadowca, sowa Śnieżynka. Są tu i elfy, które pracują na magicznym drzewie. Spójrzcie, to list od moich elfów o was. Zobaczmy go. A tutaj wasze zdjęcie. Co za kochane małe urwisy. Tak się cieszę, że was widzę. Drogie dzieci, wiem, że jesteście cudownymi dziećmi. Julko, Wiktorku, przeczytajmy, co elfy napisały w liście. Jesteście kochającym się rodzeństwem, które bardzo lubi spędzać czas ze sobą. Mają też taką radę. Zawsze słuchajcie rodziców. Dobrze, dobrze, już wystarczy. Zadzwońmy teraz do wieży lotów. Halo? Halo, czy mój plan lotów jest już gotowy? Świetnie, wygląda super. Aha, rozumiem. Przełącz mi proszę. A jak z pogodą? Można startować? Nie można? Muszę chwilkę odczekać z wylotem przez tę burzę śnieżną. O, cześć, Eryku. Mówisz, że to pora na kakao? A, uwielbiam, o, pychotka. Co tam chcesz mi pokazać? Ach, no tak, zapomniałem o nich. Zaraz pokażę, kto bardzo was kocha. Kto jest na pierwszym zdjęciu? Ciocia i wujek. Ale pięknie wyglądają. A kto jest na drugim zdjęciu? Bliscy. Dobrze wyglądają na tym zdjęciu. Ach, jak oni bardzo was kochają. Ach, zazdroszczę, zazdroszczę. No, oczywiście pamiętajcie, żeby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich kochacie. Dobrze, to teraz może ja pokażę wam moich małych ulubieńców. Dobrze, chodźmy, chodźmy. A, to są moje małe szczęścia. Uwielbiam się z nimi bawić. O, to jest dynio. A, to... O, to ciekawski pan krac. Drogie dzieci. Dobrze, dobrze, poczytajmy już o was. O, album ze zdjęciami naszego gościa. Ach, gwiazdorku.
Znowu się rozmarzyłeś o locie na moich saniach. Już mówiłem ci, że nie mogę cię ze sobą zabrać. Daj, daj mi tę drugą księgę. Julko, masz już 5 lat. Podobno bardzo lubisz malować. Chciałbym cię pochwalić za to, że pięknie rysujesz. Podobno czasami nie słuchasz rodziców. Czy to prawda? Wiem też, że masz w domu pieska. Wiktorku, masz już 6 lat. Podobno bardzo lubisz bawić się dinozaurami. Chciałbym cię pochwalić za to, że super grasz w piłkę. Podobno czasami za dużo używasz telefonu. Czy to prawda? Wiem też, że nie możesz się już mnie doczekać. O, to wasze zdjęcie. Brawo, to znaczy, że jesteście na liście grzecznych dzieci. Bardzo się cieszę i gratuluję. Tak trzymać. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Wasze prezenty to niespodzianka. Elfy chcą was zaskoczyć. Sam jestem ciekaw. Na pewno się ucieszycie. O, a to co? Ktoś do mnie dzwoni? Halo? Halo? Ach, rozumiem. Brakuje magicznego pyłu, tak? No dobrze. Pa, pa. Drogie dzieci, niestety nie mam jak przylecieć do was z prezentami, bo sanie bez magicznego pyłu nie będą latać. Ach, macie może jakiś pomysł, co teraz zrobić? Chwileczkę, momencik. Ach, tak. Jak będziemy razem klaskać, to przywołamy futrzanego strażnika pyłu. Klaszczmy razem. Hurra! Udało się! Szop Bartłomiej nas uratował! Zostawił nam magiczny pył, dzięki któremu sanie polecą tam, gdzie chcemy. Tak, tak, dziękuję ci, Bartłomieju. Spokojnie, spokojnie. Nie martwcie się, coś na to poradzimy. O, tak, tak, właśnie. A, zaraz to naprawimy. Sanie już działają dzięki magicznemu pyłowi. Zobaczmy jeszcze, gdzie mam lecieć z prezentami. Ach, to tutaj, prawda? Teraz to już na pewno trafię. Pogoda wreszcie wyśmienita. Ho! Hej, hej! Ruszajmy! A pa, moje elfy! Ale prędkość! A cóż to? Cóż to za prezent? O, to ty, Gwiazdorku! Ach, udało ci się jednak ze mną polecieć saniami. Ach, ty mały bohaterze! Ach, co za dzień! No dobrze, pa, pa! I wesołych świąt! Yeah, so get me
smutne.